Jeszcze nie wyjechaliśmy, a mi już jest wesoło. No i o to chodziło. Na imprezie pojawimy się w doskonałym nastroju. No dobra, słuchajcie, to za co pijemy? Hm? No, myślę, że za udany wieczór. Zdrowie. A wiecie, że ten wieczór może być równie udany bez wychodzenia z domu? No, ja bym chyba jednak wolała trochę się poruszać, zamiast siedzieć z drinkami przed telewizorem. Zawsze możemy iść do sypialni i tam się poruszać. Ja zdecydowanie jestem za. Aż mi się gorąco zrobiło. Rafał, co o tym sądzisz? No, widzę to oczami mojej wyobraźni. No, ale zaraz, o czym wy mówicie? No, jak to o czym? My w czwórkę w jednym łóżku? Byłoby miło. Odbiło wam? W życiu bym czegoś takiego nie zrobiła. Dlaczego? No, jeszcze się pytasz? Nie wyobrażam sobie dzielić się Rafałem z kimkolwiek. Nawet jeżeli w zamian dostałabyś moje ciacho? Nawet. Ale kochanie, spokojnie, przecież Alinka sobie tylko żartowała, nie? No jasne, pewnie, że tak, ale miałaś minę. Dobra, nie polewajcie mi już. Dobra, słuchajcie, to dopijmy to, co mamy, a ja dzwonię po taksówkę, bo musimy się dzisiaj wytańczyć. To jedziemy. Co to za żarty na temat czworokątu? Na początku wcale nie wyglądali, jakby żartowali, dopiero jak zaprotestowałam, zaczęli się wycofywać. Czy to kolejna fantazja seksualna Rafała, dzielić się mną z innymi? Mam nadzieję, że ja też za dużo wypiłam i tylko mi się wydawało.